Sankt Petersburg z rana, kolejny dzień. Martusia, gdzie się udajemy? Gdzie się udajemy? Na wieżę Łachta Tower. Tak. Najwyższy budynek w Europie, który ma 460 metrów. Ponad. Tak, tutaj Sadowaja. Metro Station. Nasza, najbliższe. Lecimy. Do metra w Petersburgu są takie żetony jeszcze oldschoolowe. Polska, czeska? Polska. Polska, Polsia. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. No i teraz głęboko pod ziemią. Naprawdę głęboko są budowane linie metra. Zresztą podobnie jest w Moskwie i w Petersburgu. W Londynie pewnie przecinałyby się ze trzy linie. Na końcu zawsze w metrze siedzi taka pani lub pan, obsługuje schody. No, każdy ma robotę. Tutaj w Rosji też maluteńkie IKE katalogowe. Sprzedaż katalogowa jak Argos w Wielkiej Brytanii. W którą stronę musimy jechać? Suchary czy Komendantski Prospekt? Linia metra w Sankt Petersburgu może nie jest tak imponująca jak ta w Moskwie, bo mamy tylko 5 linii: czerwoną, pomarańczową, niebieską, zieloną i fioletową, którą właśnie przyjechaliśmy, piątą. Ale co jest imponujące, to odległość pomiędzy poszczególnymi stacjami. Naprawdę są ogromne odległości. Tamto w oddali za mgłą to jest Łachtra Centr, najwyższy budynek w Europie. Tam musimy się dostać. Musimy rozkminić jak. 2-3-2. Nasz autobus. Jedzie nasz śmieszny autobusik. Konduktor siedzi. Każdy kupuje bilety. Konduktora. Kupuje i Marta. I wysiedliśmy na osiedlach. Bloki nam przysłaniają tą wieżę, pomimo tego, że jest najwyższa w Europie, ale jest schowana. Idziemy. Łachta Centr, czyli najwyższy budynek w Europie. Nie ma nic wyższego. Przewyższył moskiewskie bliźniacze wieże, ma ponad 460 metrów. Jednocześnie jest najbardziej przeinwestowaną inwestycją, najdroższym budynkiem na świecie. Przekroczony budżet o ileś tam miliardów rubli, ale Gazprom go buduje, a oni mają pieniążki i chcieli mieć siedzibę okazałą, więc mają. Jeszcze widzę, że cały czas prace trwają. Tam nie wiem, czy będzie możliwość wjechania na tą wieżę, bo nigdzie nie mogliśmy znaleźć o tym żadnych informacji. Nie ma w ogóle strony to miejsce. Rosjanów, jak pytaliśmy tutaj w Sankt Petersburgu, nikt nie wiedział, o co chodzi. Postanowiliśmy to sprawdzić sami i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Może tylko po prostu ją zobaczymy tak z zewnątrz. No ale warto było. No niestety Łachta Centr to cały czas plac budowy. Także informacje są błędne w sieci, bo już pisali, że w sierpniu wykończony został w 2018 roku. To na chwilę może została. Tak, chyba chodziło o główny budynek, ale wokół teren cały jest jeszcze jest placem budowy. Także możemy na niego sobie tylko pięknie popatrzeć, pofotografować go i jedziemy dalej. Pewnie tu wrócimy. Góry zawsze z wysokich budynków. Już trochę ich zaliczyliśmy w różnych miejscach świata, więc Łachta Centr, czekaj na zuchów.
będzie wykończone, to będzie tu bardzo fajnie. Są ścieżki nad samą zatoką. Tutaj mamy przed nami stadion, który został zbudowany na Mistrzostwa Świata, które odbywały się w Rosji ostatnie. Na co dzień teraz chyba gra na nim Zenit Sankt Petersburg. No właśnie, stadion piękny i plaża.